Cześć, witajcie na Game Scarlet. Zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek słodkiego cringe'u. I ostatni odcinek był kontrowersyjny, ponieważ ostatni odcinek w ogóle ja nagrywałam, jak jeszcze choroba mnie brała i w ogóle na lekach byłam, jak ja go montowałam, to miałam taki, o mój Boże, jeszcze taka błyszcząca skóra, wiecie, dramat. Ale chciałam nagrać, ponieważ nie wiedziałam, ile ta choroba będzie mnie trzymać i czy będę mogła w miarę szybko wrócić do nagrywania, ale okazało się, że udało mi się w miarę zatrzymać to, jakoś ta choroba mocno się nie rozwinęła. Ale słuchajcie, no, popełniłam jeden błąd związany z tym, że no niestety, ale mamy problem, jeżeli chodzi o randkę, ponieważ będziemy musieli iść na randkę z Kentinem, a nie pójdziemy na tę randkę z Castielem. Co jest dla mnie i dla was przykre? Mówiliście mi, żebym może replay zrobiła tego odcinka i być może jest to jakiś pomysł, z tym, że my i tak jesteśmy, słuchajcie, czy ja mam dobrze ustawienia? Dobra, dobrze mam ustawienia. Z tym, że to i tak nie zmienia faktu, że my musimy tę randkę dokończyć, a skoro ja ją i tak muszę dokończyć, no to ją po prostu rozegram już. W ogóle ja mam tutaj ilustracji, ulala. No więc cóż, no rozegramy ją, zrobimy ją jeszcze raz na scenie, 21 odcinek. Boże, ile tu z odcinków, tu nie mam żadnego ze zwierzaki i słodziaki, więc w sumie mogłabym sobie pójść, nie no, już z Natanielem byłam, ale tak myślałam, że mogłabym z nim pójść, no ale pójdziemy już z tym Kentinem. No i tyle, no. Nie ma innej opcji. Najwyżej może zrobimy jeszcze ten replay tej historii, ale tak czy siak dzisiejszy odcinek musimy już dokończyć, bo dziwnie by to inaczej wyglądało. A więc lecimy z tym, no zobaczymy, może ten Kentin nie będzie taki dramatyczny, jak mi się wydaje, chociaż w to wątpię, bo to jest Kentin. Co my mamy tutaj do zrobienia? Porozmawiaj z innymi chłopakami, zanim odnajdziesz Nataniela. No niestety. W ogóle w tej solucji to nie było tak super jasno napisane i stąd niestety wyszło jak wyszło. O, cześć! Gdzie podział się twój piesek? Co? Nataniel, wiesz, ten typ, który chodzi za tobą jak cień, o jaki zazdrosny. Nie wygaduj głupot, z tego co wiem, to mogę się spotykać z kim chcę. Tak, to twoje życie, a nie moje. Nie bierz tego do siebie, to miłe, że na mnie poczekałeś. To ostatni raz się to zdarza. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze się bawiłaś z tym. Jezu, jaki on jest agresywny. Powiedzmy, że mogło być lepiej. W końcu zrozumiałeś, że twój ukochany gospodarz to cienia. Mieliśmy iść razem do sklepu zoologicznego, ale Amber się do nas przyczepiła. W sumie to musiało być zabawne. Tak, brakowało już tylko ciebie, żebyśmy się świetnie bawili. Ale po co niby tam poszliście? Poszliśmy tam, aby się doinformować. Nataniel chciałby zadotować kota, ale wcześniej chciał zadać kilka pytań. Pooglądać kociaki, porobić to, co zazwyczaj robi się w takich miejscach. Pooglądać filmy, pomalować paznokcje, nawet się zdrzemnęliśmy. No ja nie mam pojęcia, co tutaj powinniśmy kliknąć, ale i tak robię to z solucją, więc odpalam solucję. I solucja o dziwo mówi, że my mamy mu odpowiedzieć pooglądać kociaki. Wydawało mi się, że to będzie bardziej adekwatne. No ale dobrze, pooglądać kociaki. Ostatnio nie masz szczęścia. Ale mimo wszystko cię lubię. To prawda, że były słodkie. Nataniel zastanawia się, czy jednego nie przygarnąć. No i w końcu kupił coś? Jeszcze nie, powiedział, że musi się zastanowić. Znając go, nie dziwi mnie to. Ja też będę się musiał przejść niedługo do sklepu zoologicznego. Demon kompletnie zmasakrował swoją smycz. Muszę mu kupić coś solidniejszego. Tak to jest, jak się kupuje... Pfu, tak to jest, gdy kupuje się smycz. Jak dla Yorkshire, haha. Nie znam się na tym, tylko żartowałam. A jak on może się nie znać na smyczek, on ma zwierzaka? No to chyba powinien się na tym znać, nie? Czy coś mnie ominęło? W ogóle tak, słuchajcie, jeżeli oglądacie tę serię i ją lubicie, to ja was bardzo serdecznie zapraszam na serię z Life is Strange, którą zaczęłam, ponieważ tam też mamy wybory, tam też mamy historię, tam też mamy opowieść i mamy konsekwencje tych wyborów, więc jest to, wydaje mi się, w bardzo takim podobnym tonie do tej gry, tylko że wiadomo, bardziej takie 3D i dopracowane, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie, bo na pewno nudzić się nie będziecie. Tam też znajdziecie mój komentarz, bo wiem, że część z was ogląda to tylko dlatego, żeby posłuchać sobie mój komentarz odnośnie tych sytuacji, co jest dla mnie mega miłe, że w ogóle was to interesuje. Także no, ale przypominam jeszcze, że oczywiście ja już to gram drugi raz, ponieważ pierwszy raz graliśmy z Natanielem i tam są takie moje naturalniejsze reakcje, no bo wiecie, pierwszy raz spotykam się z fabułą tej historii. Porozmawiaj z innymi chłopakami, zanim odnajdziesz Nataniela. No rozmawiam, staram się, a przynajmniej próbuję z nimi rozmawiać. Klub ogrodników, dziedziniec, szatnia. No do tej szatni to permanentnie chodzimy, jesteśmy w niej wręcz zamblokowani.
zdenerwowani, tutaj też nic, tutaj, o, podjąłem decyzję, ach tak, wrócę do sklepu zoologicznego i tym razem nie wrócę z pustymi rękami, super, idę tam w ten weekend, oczywiście możesz mi towarzyszyć, nie możesz tego przegapić, kurczę, mam już plany na ten weekend, a jeżeli Nathaniel pojawi się w tym samym czasie, to będzie dziwnie, Scarlett, lepiej anuluję swoje pierwsze spotkanie, wolę wrócić do sklepu zoologicznego z Nathanielem, trudno, powiem Nathanielowi, że idę do sklepu z kimś innym, w końcu już raz z nim tam poszłam. No i no, z Nathanielem mieliśmy sytuację rozegraną, więc... A wiecie co? Zobaczę sobie ilustrację, bo z Nathanielem ilustracji tak czy siak nie mam, więc może powinnam pójść z Nathanielem, żeby mieć akurat z tego odcinka z nim ilustrację i potem zrobić replay historii z Castielem i mieć ilustrację. Ej, to by było dobre. To by było nawet dobre, ale chwila, sprawdzę sobie te ilustracje, czy warto. Wiecie co, zrobimy tak, zrobimy, żebym miała komplet z Nathanielem, to pójdziemy z Nathanielem, żebym dostała te ilustracje z Nathanielem i anuluję swoje pierwsze spotkanie, wolę wrócić do sklepu zoologicznego z Nathanielem. Okej, pójdę razem z tobą, cieszę się, przyjdę po ciebie, jeśli chcesz. Okej, nie mam problemu. Jednocześnie się cieszę i stresuję, nie martw się, jestem pewna, że podejść dobrą decyzję. Czyli zrobimy sobie tak, żeby mieć z Nathanielem te ilustracje i po prostu zrobię, może faktycznie zrobię replay tej historii, jak już skończę ten odcinek, czyli następny odcinek, który będziecie oglądać, będzie replay tego odcinka. Tylko taki replay, wiecie, żeby zdobyć ilustrację, ale nie żeby resetować wszystko, co było w odcinku, bo to są dwa rodzaje replay w tej grze. Z tego, co pamiętam, więc idziemy dalej i tym razem będę musiała zrobić wszystko tak, żebyśmy dostali te ilustracje, bo ja nie pamiętam, co ja odwaliłam, że nie dostałam poprzednim razem jej. Ale musiałam coś głupiego zrobić. Mówię ci, to ja go cały czas ubieram. To musi być fajne. Jedyna osoba, która mogłaby ubrać to, którą mogłabym ubrać, to Leo. Ale to jego zawód i to on ma doskonały gust. Haha, widzę, że macie sobie pełno rzeczy do powiedzenia. Zawsze jest miło pogadać o ubraniach z kimś, kto się na tym zna. Właśnie, powinniśmy się wybrać we trójkę na shopping. Ech, ja nie jestem takim znawcą jak wy. Chyba powinniście iść we dwójkę. Nie ma mowy, abyś się wywinęła. Dokładnie, może przeszlibyśmy się w weekend do centrum handlowego. W ten weekend nie mogę. Ja jestem już zajęta. Jak to zajęta? To nic ważnego. Próbujesz coś przed nami ukryć? Coś czuję, że to źle zinterpretujecie, jeśli wam powiem. Już za dużo powiedziałaś, teraz musisz powiedzieć, o co chodzi. Idę gdzieś z Nathanielem. Co będziecie robić? Chcę cię tylko przyjść do sklepu zoologicznego. Nikt mnie nigdy nie zaprosił w takie miejsce. To dziwne miejsce na randkę. To nie jest randka, to zwykłe wyjście. Mimo wszystko to dwuznaczne. Nie widzę, co mogłoby być romantycznego w wyjściu do sklepu zoologicznego. Nie wiem, kociaki, szczeniaki, króliki? To bardzo słodkie. Ambystomy. Co to? Bardzo milutkie płasy. Żartujesz, mam nadzieję. Te bestie są okropne. Wszystko to, aby wam powiedzieć, że na pewno nie będę miała czasu na shopping w weekend. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że spędzisz cały dzień w sklepie zoologicznym. Nie, ale masz wystarczająco dużo czasu, aby obskoczyć dwa wyjścia. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy ci śliczny strój na twoje spotkanie. Idę do sklepu, nie potrzebuję sukni wieczorowej. Nikt nic nie mówił o wieczorowej sukni. Strój na pierwsze spotkanie powinien być bardzo subtelny. Wywróciłam oczami. Muszę przyznać, że chętnie spędzę trochę czasu z Rozą i Alex. Okej, ale musimy tak to zorganizować, abym nie miała dwóch spotkań w tym samym czasie. Nie ma problemu, nie pożałujesz, będziesz wyglądać powalająco. No już na pewno, już to widzę. Jak Roza mówi, że będziemy wyglądać powalająco, to wiedz, że coś się dzieje. A Maria i koleżanki weszły do sali, spojrzały na nas śmiejąc się, a potem sobie poszły. Czego ona znowu chce? Wydaje mi się, że jeszcze jej się nie pozbyłam, ale tak już dała mi nieźle popalić. Jak to? Udało się jej ukraść moje zadanie z historii, to przez nią zostałam ukarana. Poczekała na mnie pod klasą i podarła pracę na moich oczach. Powinna się już uspokoić, posuwa się za daleko. Nie powinnaś się tak dawać. Amber ostatnio wiele wycierpiała, nie mam zamiaru dorzucać jej zmartwień. Najwyraźniej wróciła już do dawnej formy. Wolę ją widzieć w takim stanie. Nie wierzę. Przez chwilę patrzyli na mnie w ciszy. No, strasznie sobą dajesz pomiatać, Su. Musimy już iść, chodź Alexi, mamy coś do zrobienia. Już idę, do zobaczenia Scarlett, pa. Chyba coś kombinują, poczekam i sprawdzę, czy powiedzą mi coś więcej na ten temat. No kombinują, pewnie, nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba jakąś zemstę na niej? Na Amber? Podmiot jest dość surowa, co jest nie takie złe? Bycie surowym nie wystarczy, trzeba być także pedagogiem. Może, ale każdy pedagog powinien mieć także autorytet. Powinien pan o tym pamiętać. Nie wiem, o czym rozmawiają, ale to pewne, że dyrektorka dalej nie wygląda na zadowoloną z pracy pana Farazowskiego. Lepiej wrócę na lekcję, zanim dyrektorka mnie zauważy i pomyśli, że zastępuje Peggy. Podczas kolejnych lekcji zauważyłam, że Roza i Alexi wyglądali na bardzo zajętych. Pisali coś, na pewno nie miało to żadnego związku z lekcjami.
Gdy zapytałam, co robią, to powiedzieli, że przygotowują listę zakupów. Jestem pewna, że coś ukrywają. No oczywiście, że tak. To rodzaj Aleksji, więc su. Błagam cię, oczywiście, że coś ukrywają. Kentin tam jest. Lepiej od razu odwołam nasze spotkanie. Potem nie będę miała odwagi. Cieszę się, że będziemy mogli się spotkać poza szkołą. Będzie fajnie. Kentin, muszę ci coś powiedzieć. Biedny, co się dzieje? To wygląda na coś poważnego. Nie, tylko że jednak nie będę mogła pójść z tobą do sklepu zoologicznego. Ach, kurczę, dlaczego? Nathaniel poprosił mnie, aby poszła z nim kupić kotka. To dla niego ważne i chcę tam być. Ech, mam coś w planach z rodzicami. Moja rodzina... Nie kłam mu w prawdę. Jasne, po prostu wybrałaś jego, a nie mnie. Słuchaj, zaangażował mnie w tę sprawę od samego początku i chcę w końcu zobaczyć tego kota. Zawsze mogłabyś go zobaczyć później. Kentin. Okej, przestań. I tak byłem głupi, że ci to zaproponowałem. Nie, poczekaj. No oczywiście mamy minusy za odrzucenie tego, ale no nie wyobrażam sobie chodzić i kłamać, bo to jest w ogóle durne tak kłamać, bo takie sytuacje tak często lubią się w taki głupi sposób wydać, że potem jest jeszcze więcej takiej przykrości, niż jakby od razu się przyznać do czegoś. Ja w ogóle strasznie nie lubię takiego kręcenia w takich sytuacjach. Poszedł sobie, lepiej pójdę go przeprosić, ale za co ty masz go przepraszać? Powiedziałaś mu prawdę, jesteś zajęta, idziesz i nie musisz nikogo przepraszać za to. Kathy i Amber razem dyskutują, to dziwne. Od razu zgadłam, że to ty, skoro zrozumiałeś swój błąd, to pomyślałam, że może moglibyśmy razem spróbować, ty i ja. Co? Ale o czym ty mówisz? Nie udawaj niewiniątka, jestem gotowa ci wybaczyć, że zniszczyłeś mój telefon. Nie musisz się obwiniać, to i tak ta idiotka Scarlett za niego zapłaciła. A więc oprócz tego, że kompletnie ci odbiło, to dalej wysługujesz się innymi? Ja nie rozumiem. Jak mogłeś do mnie napisać taki list i teraz mówić do mnie w taki sposób? Jaki list? Ten list! Amber podstawiła mu kartkę pod nos. Kentin spojrzał na nią, zanim wybuchł śmiechem. Nie wiem, kto to napisał, ale albo z ciebie nabija, albo jest masochistą. Ale on opisuje, w jaki sposób się całowałam, a ty... Ech, wierz mi, nie mam z tym nic wspólnego. I dzięki Bogu. Amber szybko sobie poszła, czerwona ze wstydu. Kentin ciągle się śmiejąc poszedł w przeciwnym kierunku. Nie podobają mi się takie rzeczy. Scarlett, widziałaś to? Nasz plan zadziałał doskonale. Taka, wiecie, głupia zemsta za głupią zemstę. Durde strasznie. Ech, wydaje mi się, że nie mam wszystkich informacji, aby to zrozumieć. Poczekaj, zaraz ci wyjaśnimy. Aleksy i ja byliśmy bardzo zburzeni, gdy opowiedziałaś nam, co zrobiła ci Amber. I wiedzieliśmy, że nie będziesz chciała się na niej zemścić. No nie wiem, o dziwo, Sue jest tym razem doroślejsza niż oni. Bo dalej czujesz się winna za przeprowadzkę Nathaniela. Nie? W sumie to mi nawet nie poprawiło humoru. Dlatego pracowaliśmy szatański plan. Postanowiliśmy wysłać list do Amber anonimowy, miłosny. Nie wiadomo dlaczego, ale w to Flondra od razu pomyślała o Kentinie. Może podkochuje się w nim po kryjomu? Na pewno nie. Amber od dawna interesuje się tylko Castielem, ale całowała się już z Kentinem, to pewnie dlatego o nim pomyślała. Co? Kentin i Amber? To skomplikowane. Kentin chciał się na niej zemścić za to, jak go traktowała, zanim poszedł do szkoły wojskowej. Nie rozumiem, jak można się zemścić, całując się z kimś, chyba że całuje się bardzo źle. Na początku Amber go nie poznała, potem Kentin ją odepchnął. Wiem, to dość dziwne. Dziwna zemsta. Tak, to bardzo pokręcone. Mimo wszystko zawiodłem się na Kentinku. No słabe. Czasami ciężko zrozumieć miłosne wybory innych, ale on nigdy nie był zakochany w Amber. Kto wie? Nie wierzę, muszę z nim porozmawiać. Mam szczęście, że mam przyjaciół, którzy tak się o mnie martwią, ale uważam, że zemsta rozali Aleksiego jest trochę przesadzona i szczeniacka bardzo. No ale dobra, no jesteśmy w liceum, nie wiem, może tam się robi takie kłopoty, a ja już jestem stara i z tego wyrosłam dawno temu. Nie, nigdy nie robiłam takich rzeczy i bym nie zrobiła. Czas wrócić do domu. Nie będę się nudzić w ten weekend, już nie mogę się doczekać. Witaj kochana, cześć tato. Powiedz, nic nie wspominasz o tym sławnym zadaniu o industrializacji, dostałaś dobrą ocenę? O nie, mogłam się tego spodziewać. Nie mam odwagi opowiedzieć tacie, co się wydarzyło. Nie chcę, aby się w to wtrącał. Dlaczego? Powinnaś od razu mu powiedzieć, co się wydarzyło? Scarlett, ech...
Po co kłamać rodzicom, którzy są wspierający? To prawda, że jest jeszcze za wcześnie na wyniki. Powiesz mi, gdy nauczyciel odda wam pracę? Ach tak, mam nadzieję, że zapomni o tej przeklętej pracy, ale raczej nie ma co o tym marzyć. Przez resztę tygodnia myślałam tylko o weekendzie. Czas strasznie się dłużył, ale w końcu skończyły się lekcje i mogłam myśleć już tylko o shoppingu i sklepie zoologicznym. I teraz nowe zadanie dla nauczyciela Alexego na przystanku autobusowym, kierunek centrum handlowe. Czyli zdradzamy sklep Leo i się ubieramy w innym miejscu. Aleksy i Rosalia już na mnie czekają. Kupiłam bilet za 2 goldy. Cześć, cześć, gotowa na shopping życia? Haha, powiedzmy, że tak. Super, no to chodźmy. Podróż nie była długa, albo była długa, nie wiem, nie doczytałam. Ostatni raz, gdy tutaj byłam, to spotkałam Dejka i Coca-Colę. No dziś nie wiem, jak czytać jej imię. Może dzisiaj też spotkamy kogoś znajomego. No to od czego zaczynamy? Bardzo chciałabym sobie kupić nową biżuterię, ale nie znam tej galerii. Macie pomysł, w którą stronę trzeba iść? Możemy sprawdzić w sklepie Claire's, coś takiego. Okej, prowadź, zakończ dyskusję. Nie pamiętam, jak on się nazywa, no ale... Ech, jesteś pewna, że jesteśmy w dobrym miejscu? No tak, co? Ech, ja nie nazwałabym tego biżuterią. Rosa, to jest pytanie dla ciebie. Tak, trochę. Zawsze możemy przejść się po innych sklepach i sprawdzić, czy czegoś nie znajdziemy. Myślę, że tak będzie lepiej. Zakończ dyskusję. O Jezu, ta Rosa to jest po prostu hit. I co teraz mamy zrobić? Przejdźcie po centrum ze swoimi przyjaciółmi. Czyli tak po prostu. Muszę koniecznie pójść do sklepu Julien. Nie było mnie tam całą wieczność. A co to dla ciebie cała wieczność? Co najmniej 3 tygodnie. No to już tam idziemy. Wydaje mi się, że odpuszczę sobie biżuterię. Nic tu nie ma. Okej, no to chodźmy. Zostaliśmy w sklepie co najmniej z 30 minut. Aleksy musiał przymierzyć ubrania, które mu się podobały. To znaczy połowę sklepu. Aleksy, wybrać fajne ciuchy, ale to nie jest mój ulubiony styl u chłopaków. Nie każdy może być fanem wiktoriańskiego stylu. Haha, to nawet rzadkość. Scarlett, jestem pewna, że będziesz w tym świetnie wyglądać. No nie wiem. Udało ci się wcześniej tego uniknąć, ale teraz już się nie wywiniesz. Nadszedł czas, abyśmy znaleźli strój na twoją randkę. Naprawdę nie musimy. Chodzenie z tobą na zakupy jest strasznie frustrujące. Jeżeli chcesz, to razem z Rosalią możemy ci czegoś poszukać. Och, dobry pomysł. Każdy z nas zaproponuje ci jeden strój, a ty wybierzesz ten, który ci się bardziej spodoba. Mają dziwne pomysły, ale cieszę się tak, jak gdyby ktoś dał mi swoją kartę kredytową i pozwolił kupić wszystko, co mi się podoba. Jeżeli mam wam to sprawić przyjemność, jest. Ustaliliśmy maksymalny budżet. Nie mam ochoty zbankrutować przez strój na randkę, która tak naprawdę nie jest randką. Spotkamy się za 30 minut. Będziesz miała niespodziankę. Okej, ale gdzie się spotykamy? Poszli sobie, zanim zdążyłam dokończyć zdanie. Stoją tam 2 dziewczyny, to niemożliwe, ale wydaje mi się, że to Melania i Klementyna. Nie myślałam, że aż tak się przyjaźnią, aby chodzić razem na zakupy. Co ty tutaj robisz tak sama? Nie jestem sama, czekam na Rosalię Aleksiego. To smutne, że wymyślasz sobie przyjaciół. Wiesz, co chcesz, nie obchodzi mnie to. To jasne, Melania nie może już nawet na mnie patrzeć, nic nie mówi, ale teraz za każdym razem krzywo na mnie patrzy. Melanio, nie sądzisz, że powinniśmy porozmawiać? Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Słyszałaś, nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Wyluzuj, zrozumiałam za pierwszym razem. Nie powinnaś się do tego wtrącać, Klementyno. To ciebie nie dotyczy. Nie rozkazuj mi, będę robić, co mi się podoba. Melania, dosyć dobrze się dogadywałyśmy. Dlaczego tak nagle się na mnie obraziłaś? Dobrze wiesz, cały czas kleisz się do Nataniela. Powinnaś wiedzieć, że ostatnio mu trochę pomogłam. Tak, słyszałam. Postaw się na moim miejscu. Co sama byś zrobiła? Gdybym zostawiła go w takiej sytuacji, to nie mogłabym sobie więcej spojrzeć w twarz. To prawda, ale Nathaniel miał mi bardzo za złe, nie było mi łatwo. Ale w końcu udało mu się mi wybaczyć. Nie będę go odpychać, aby zrobić ci przyjemność. Mamy prawo być sobie bliscy, prawda? Poza tym wiesz, że Nathaniel mnie nie interesował. Nie powinnaś być zazdrosna. O, muszę chyba to kliknąć, chociaż to nie jest prawdą, bo to jest nasz WS w całej grze. No ale dobrze, no teraz mamy Castiela. Tak, to pewne. Nie słuchaj jej, Melo. Próbuję cię zwieść. Na Boga, Klementyno, zamknij się. Wiem, że byłam wobec ciebie niesprawiedliwa, ale musisz zrozumieć, że bardzo mi zależy na Nathanielu i czasem chyba jestem przewrażliwiona. Rozumiem, ale chyba lepiej na spokojnie o tym porozmawiać, niż obrażać się bez żadnego wytłumaczenia, prawda?
Melania westnęła, a Klementyna wywróciła oczami. Scarlett, masz rację. Ja posunąłem się za daleko, przepraszam. Przeprosiny przyjęte. Wiesz, nie chciałam, abyśmy dalej były na siebie obrażone. Ale mnie to nie interesuje, ona może być dla nas obrażona. Ja też nie. Idziemy już? Chciałam coś kupić. Scarlett, widzimy się w szkole udanych zakupów. Dzięki, do zobaczenia. W końcu dobra nowina. Mam nadzieję, że Melania przestanie być taka przewrażliwiona. Po tej stresującej sytuacji chętnie odnalazłabym Rosalię i Alexiego. O, tu jesteście. Wybraliśmy dla ciebie dwa różne stroje. Wybierz ten, który bardziej ci się podoba, a drugi odniesiemy do sklepu. To nie tak wybiegnie z tymi strojami ze sklepów? Nie płacąc czy płacąc za nie, Alexi zaproponował mi zieloną sukienkę, a Rosalia czerwoną. No to jest pewnie podcast Jela, stuprocentowo. Chociaż, czekajcie, to mam otrzymane, to może nie. Ale akcja, już zobaczę w solucji. O dziwo, do Nataniela musimy mieć to, ale powiem wam szczerze, że właśnie zobaczyłam sobie w solucji strój do Lesandra. Jest przepiękny. Kupuję ten strój, ale założę go później. Chociaż nie, bo ja nie wiem, mówiliście mi niby, że można tak robić, ale ja wolę nie. Więc dobrze, założymy sobie to i pójdziemy się przebrać w moje mieszkanie tutaj, żebyśmy wyglądali bardziej jak człowiek. Czyli ściągniemy to. Mogło być gorzej. Roza, wybieram twoją bluzkę. Wybacz, Alexia, ale naprawdę bardziej mi się podoba. Trudno, następnym razem bardziej się postaram. Nie wydaje mi się, aby był następny raz. W każdym razie rzadko to mówię, ale gratuluję wyboru. Dzięki, ale nie jesteś zbyt obiektywna. W ogóle. Alexia oddał strój do butiku, a ja oddałam pieniądze Rosalii. Aha, czyli jedno i drugie kupiło, a potem, no dobra, no powiedzmy, że ma to jakiś sens. Zajrzeliśmy jeszcze do kilku sklepów, zanim wróciliśmy do domu. Ledwo zdążyłam się przygotować, gdy zadzwonił dzwonek. To do mnie, ja otworzę. O Jezu, idziemy na randkę. Muszę się pośpieszyć, nie chciałabym, aby to moi rodzice otworzyli drzwi. Wyszłam najszybciej jak się dała, a po drodze pożegnałam z rodzicami. Wygląda, jakbyś się bardzo śpieszyła. Nie no. Scarlett, mogłaś zaprosić swojego kolegę do środka. Mamo, tato, dlaczego wyszliście? To ten młody... Ej, muszę to rozegrać z Castielem. No trudno, będę... Zmarnuję punkty akcji, ale muszę. Oglądajcie reklamy. Oglądajcie reklamy, żeby mi się to zwróciło. Ten młody człowiek był tak miły, że po ciebie przyszedł. Musimy chociaż się z nim przywitać. Mój tata nic nie powiedział, ale nie wyglądał na zadowolonego. Miło mi państwa widzieć. Nazywam się Nataniel, widzieliśmy się już podczas dni otwartych. Nam też miło. Możemy wiedzieć, gdzie się wybieracie? Postanowiłem przygarnąć kota i zaproponowałem Scarlett, aby poszła ze mną do sklepu zoologicznego. I za kiedy jest milutki. Zawsze przyjemniej jest się przyjść razem z koleżanką. Koleżanką? Naprawdę? Tato, nie będziemy wam już przeszkadzać, bawcie się dobrze. Ale nie wracaj zbyt późno. Dobrze, tato, chyba umrę ze wstydu. Twój ojciec chyba mi nie ufa. Chyba ciężko mu zaakceptować fakt, że spędzam czas z chłopakiem. To chyba normalne. Idziemy? Zakończ dyskusję. Przeszliśmy przez park. Jesteśmy już niedaleko. I jesteśmy. Chodź, poszukamy sprzedawczyni. Nie za bardzo lubię gryzonie. I tutaj mamy zaznaczyć, że ja też nie. Ach tak? Dlaczego? Wścibski. Ale ja nie lubię tak rozmawiać, bo ja lubię wszystkie zwierzątka, ale mam... są za małe i nie za bardzo się przywiązują. Rozumiem. Osobiście nie podoba mi się pomysł, aby trzymać zwierzęta w klatce, a więc... Ale z takimi małymi stworzeniami nie ma za bardzo wyboru. Cały czas trzeba ich pilnować, gdzie są poza klatką. Między innymi dlatego lubię koty, są dość niezależne. Ja też lubię koty. Wasze twarze coś mi mówią. Zdecydowaliście się na kotka? Tak, podjąłem decyzję. Wspaniale, chodźmy obejrzeć je z bliska. Poszliśmy za sprzedawczynią. To one, zostawię was, abyście mogli się trochę nimi pobawić i zorientować, jaki mają charakter. Zgoda. Wygląda, jakby się wahał. Jest on śmielony. Aha, nie bój się, nie zjedzą cię. Dobrze, wiem. Sprzedawczynia zostawiła nas ze zwierzakami. Niektóre kociaki bardzo chciały się bawić albo się łasiły, a pozostałe po prostu spały. No to którego bierzesz? Mam już pewien pomysł, ale muszę się jeszcze zastanowić. Nataniel to król zastanawiania się, jak ja. Dam ci się zastanowić spokojnie. W tym czasie ja się przyjdę, okej? Mogę pomóc ci wybrać, jeśli chcesz. Muszę zobaczyć solucję, czy to nie jest ważne. I tak, to jest ważne. Musimy kliknąć. Dam ci się zastanowić spokojnie. W tym czasie się przejdę, okej? Okej, postaram się szybko zdecydować. Zakończę dyskusję. Zajrzałam do działu z akcesoriami. Skoro już tu jestem, to może mogłabym kupić coś dla przyszłego kota Nataniela. Zobaczymy, co tu sprzedają. Te akcesoria są zdecydowanie za drogie, jednak niczego nie kupię. Może kupiłabym mu obroże. I z tego, co wiem, mam kliknąć to. Zapłać 5 goldów. Wrócę sprawdzić, czy Nataniel dokonał już wyboru.
Nadia... Osłupiałam, gdy zobaczyłam, jak Nathaniel uśmiecha się od ucha do ucha i trzyma w ramionach kotka. Ojoj! Cudziutko, wybrałeś już? To kot birmański. Wydaje mi się, że przypadliśmy sobie do gustu. Podeszłam, aby pogłaskać kotka. Zobacz ilustrację. Mamy ją! Mamy te ilustracje, które ostatnio nie udało mi się zdobyć. No, cudownie. Przynajmniej jest ten jeden plus z tego wszystkiego, że zdobyłam te ilustracje. Nie myślałam, że po ostatnich spięciach będziemy mieli szansę przeżyć podobną chwilę. Naprawdę się cieszę, że w tym uczestniczyłam. Dałam Nathanielowi obrazie dla jego nowego kotka, chyba był zadowolony. Ale to bardzo łagodna rasa. Jeżeli szukasz kota, który się do ciebie przywiąże, to dobrze trafiłeś, ale nie zaniedbuj go, będzie potrzebował dużo twojej uwagi. To żaden problem. Może pani być pewna, że będę się nim dobrze opiekować. Ciężko byłoby zaniedbać takiego malucha. Wiem, że wyglądam głupio, gdy się tak podniecam, ale nie mogę się powstrzymać, gdy widzę takie cudeńka. Jeżeli pójdziecie ze mną w kierunku kasy, to doradzę wam w kwestii pożywienia akcesoriów. Zakończę dyskusję. No dobrze, to idziemy w stronę kasy. Sprzedawczyni poradziła Nathanielowi, jakie kupować pożywienie i żwirek. Potem poszedł zapłacić. Dobrze, teraz gdy wszystko zostało już ustalone, to nadszedł czas, abym pokazał mu jego nowy dom. Musisz mu nadać imię. Mam sporo pomysłów, będę musiał tutaj na coś zdecydować. Nathaniel nie robi niczego pochopnie. W końcu wyszliśmy ze sklepu, pożegnałam się z Nathanielem i wróciłam do domu. Było bardzo fajnie. Oglądanie tylu słodkich zwierzaków bardzo poprawiło mi humor. A więc, jak się udało twoje spotkanie? Uważam, że wróciłaś dość późno. Ale ja przecież wróciłam 10 minut przed ustalonym czasem. Odpuść jej trochę, ma prawo się rozerwać od czasu do czasu. Powiedziałam rodzicom o moim wyjściu. Gdy wróciłam do szkoły, to wiedziałam, że na pewno znowu będziemy rozmawiać o sklepie zoologicznym. I w tym momencie ja już będę kończyć odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym. I trzymajcie się cieplutko. Cześć!